Jestem kierownikiem Wydziału Planowania i Analiz w Biurze Zarządzania Taborem. Jak sama nazwa wskazuje, nasz wydział planuje utrzymanie taboru na każdym poziomie, czyli od przeglądów po naprawy, przeglądy niższych poziomów, wyższych, tak aby dostępność pojazdów do codziennej eksploatacji była na wystarczającym poziomie, z jakąś tam chociaż minimalnym poziomem rezerwy, żeby w razie jakichś codziennych zdarzeń, wyłączeń pojazdów, awarii, był tabor, który zastąpi ten, który musi być wyłączony. Organizujemy wyłączenia pojazdów do koniecznych przeglądów zgodnie z ich resursami, przebiegami lub czasem, jak jest wymagany, a także do napraw gwarancyjnych oraz napraw niegwarancyjnych, które wykonuje nasz serwis, serwis naszego biura, dział utrzymania taboru. Na naszej hali, też poza nią, jeżeli są jakieś drobne naprawy, wykonujemy tutaj w Katowicach na przykład przeglądy P2, P3 tych poziomów, natomiast wyższych poziomów P4, P5, jeszcze nie mieliśmy P5, zlecamy na zewnątrz. Najgroźniejsze takie momenty to występują przede wszystkim w zimie, gdzie jakieś ekstremalne mrozy, takie zdarzają się też, czy jakieś duże opady śniegu powodują uszkodzenia taboru, ale też uszkodzenia infrastruktury kolejowej, gdzie pojazdy są uwięzione w jakichś lokalizacjach, nie mogą wyjechać, natomiast w pozostałych lokalizacjach pojazdy muszą jeździć, bo w lecie wysoko powyżej 30 stopni też wydolność instalacji klimatyzacyjnych czasami nie wytrzymuje. Staramy się te usterki usuwać jak najszybciej, żeby z powrotem przywracać tabor do ruchu. Lubię organizować, lubię tą organizację. Czasami to prawda jest to stresujące, ale jakoś dobrze się w tym czuję i myślę, że spełniam się w tym zawodowo. Pamiętam tą Raciborską jeszcze z przed pracy w Kolejach Śląskich, bo tak jak mówiłem, pracowałem tu, w tym miejscu, jeszcze w przewozach regionalnych. No to od tego czasu się zmieniło tutaj wiele. Sama hala, remont budynków, nowa myjnia. Plany są też na przyszłość, z tego co wiem, rozbudowy jeszcze tej infrastruktury. Także w porównaniu z tamtymi czasami jest to inny zakład. Naszym nadrzędnym celem naszej firmy jest przewóz klientów, pasażerów, o których dla nich to wszystko robimy, dla nich pracujemy wszyscy w tej firmie.